Pragnienie jest jednym z największych wrogów na drodze do przebudzania się, oświecania. No ale dobra, jak ja mam chcieć wzrastać duchowo bez pragnienia? No jak chcę, to już jest pragnienie i jak mam nie pragnąć? Przecież muszę się rozwijać, muszę zarobić na pieniądze, muszę, muszę, chcę, pragnę. Pragnę mieć fajne życie, chcę doświadczać, chcę, 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 chcę. I teraz, jak jesteśmy zakładnikami tej emocji pragnienia, wtedy. My chcemy, nazwijmy to mniej lub bardziej obsesyjnie, mieć lepszy dom, lepsze auto, zmienić się, schudnąć, lepiej wyglądać. I większość ludzi tak funkcjonuje. Chcą zmienić partnera, chcą to, chcą tamto, oczekują. I to jest jeden z podstawowych motywów, dlaczego ludzie są nieszczęśliwi, bo chcą, żeby rzeczywistość była inna niż jest. I to jest największy wróg na drodze do oświecenia. I teraz, no dobra, ale fajnie, że mam wyzbyć się pragnienia, ale przecież dalej ja muszę chcieć wzrastać duchowo, żeby być szczęśliwym, żeby mieć więcej miłości w sobie, luzu, harmonii. No jak ja mam to osiągnąć, nie chcąc tego? No i teraz niesamowite jest to, że jak odetniemy pragnienie, to już wszystko jest idealne takie, jakie jest. Czyli paradoksalnie. Wola, żeby się przebudzać, oświecać, być szczęśliwym, działa jak na złość, na odwrót. I przez to, że my chcemy, to my się oddalamy od tego szczęścia, my się oddalamy od tego spokoju ducha, bo chcemy, żeby było inaczej niż jest. I to jest taki pierwszy zwariowany koncept, że jak przestaniesz chcieć, nie będziesz miał problemu. Czyli nie chciej. Nie ma problemu. Nie chciej zmienić partnera? Nie ma problemu z partnerem. Nie chciej yy, zarabiać więcej pieniędzy? Nie ma problemu z pieniędzmi. No dobra. Da, da się to zrobić, tak? Wszyscy wiemy, da się nie chcieć. No ale jednak chcemy być szczęśliwi. Jednak chcielibyśmy mieć wolność finansową. Chcielibyśmy. Ale jak się nie stać zakładnikiem tej emocji, żeby nie zatracić radości życia i spokoju tu i teraz? Bo to jest najważniejsze przecież. Najpiękniejszym przykładem, jaki mogę Wam dać, jest sauna, gdzie wiecie doskonale, że jak się ją zakropi tymi olejkami, to pięknie czuć mięte, jest po prostu wspaniale w saunie. A to, co większość ludzi robi, to przychodzi do takiej sauny pod tytułem Zmienie partnera i wylewa tam wiaderko tych olejów. Zmienię cię. Masz być inny. Nie zachowuj się tak, wiaderko. Chciałbym mieć takie życie jak on, wiaderko. Chciałbym, żeby pogoda była dzisiaj inna, wiaderko. I sztuka polega na tym, że gdy zaczynamy rozumieć tą emocję pragnienia, to zaczynamy nabywać dystansu między ja, a ta emocja. Po pierwsze, zaczynamy ją kontrolować, że nie jesteśmy jej uzależnieni. Czyli, ja tak nazwijmy to, nie wiem, Z rok temu miałem zajawkę, żeby, a zrobię sobie taki świetny marketing, że będę miał na przykład BMW M4, BMW 7, jakąś Porsche 911 i sobie to tak zrobię. Jak wchodziłem do tego salonu, to czułem to pragnienie, że ale fajnie by było mieć wypożyczalnię samochodów i to zrobić. Ale automatycznie, jak ja złapałem się, że. Wyczułem emocje pragnienia takie, taką dziecięcą żądzę, żeby to mieć, żeby to osiągnąć, od razu sobie wrzuciłem na luz i zrozumiałem, że to jest tylko i wyłącznie emocja. I czy ja chcę z tego poziomu świadomości podejmować decyzję na temat tego, żeby brać kredytów na 20 czy 30 tysięcy. No i jak odetchnąłem, to stwierdziłem, że na spokojnie, przemyślmy sobie. I na luz, czyli jakby zgasiłem ps, ten swój zapał, takiej woli, żeby to zdobyć, osiągnąć. Przez to, że go zgasiłem, problem przestał istnieć. I to, co Wam chcę przekazać, to to jest właśnie to, że nie gasimy pragnienia całkowicie, bo to, to nie jest konieczne, tylko bajer polega na tym, żeby kropelkować te pragnienia. Chcecie się zmienić kropelka pragnienia. I wtedy mamy mimo wszystko ten dystans między tą wolą zmiany, która jest w kropelce, a tym, co chcemy osiągnąć. I wtedy ta podróż jest bezwysiłkowa, jest lekka, jest nieprzytłaczająca, zaczyna być taka wyzwolona. I to jest niesamowicie ważne w świecie na przykład sportu, bo sport jest taki, że on jest zero-jedynkowy i wychodzisz do ringu, wychodzisz na kort tenisowy i od razu widać, czy masz pragnienie zwycięstwa, czy jesteś... W state of excellence, tu i teraz, obecny i po prostu starasz się wykonywać wszystko jak najlepiej, ale to działa na zasadzie automatyzmów, a nie tego, że ty chcesz. Bo jak na przykład piłkarz wyjdzie na boisko i on będzie chciał się pokazać, to on się tak zepnie, że nic nie pokaże. I sportowcy na przykład, którzy właśnie wychodzą na arenę i mają takie totalne wyjebongo w wynik, oni wtedy grają najlepiej, oni są wtedy najlepszymi zawodnikami, bo jest luz. A nie, że chcą wygrać, muszą wygrać. Nie ma większego wroga dla e, świetnej predyspozycji na zawodach, dla spokojnego życia, dla osiągania celów, jak taka, o, takie obsesyjne pragnienie, bo one zabija w nas luz, spokój, bardzo dużo energii kosztuje, spina nasze ciała, spina nasz umysł. Jesteśmy wiecznie w takim większym lub mniejszym prądzie. I Sztuka polega właśnie na tym, żeby e, chcieć, jakby pragnąć z kropelką osiągać, ale bez żądzy zwyciężania. Pragnij osiągać bez żądzy zwyciężania. I wtedy jest coś takiego, że e, mam za cel, na przykład jaki ja mam teraz cel? no Taki biznesowy to jest to, żeby wybudować za jakieś takie małe osiedle i pff, generalnie wynajmować te, te, te domy i żyć do końca życia jak pączek w maśle. Ja to chcę zrobić, ale jak ja tego nie zrobię, jest wszystko ok. Um, chciałbym na przykład, żeby um, moja żona, tak jak ja, y, realizowała się w pasjach, robiła wszystkie, wiecie, te takie zajawkowe rzeczy, żeby lubiła ten adventure i tak dalej, ale ja to chcę z kropelką. Fajnie by było, ale jak nie jest, to jest ok. I Pomimo, że ja tworzę swoją rzeczywistość, pragnę różnych rzeczy, to ja nie jestem zakładnikiem tej emocji, bo ja chcę osiągać, ale nie muszę zwyciężać. I to robi taką piękną lekkość na co dzień, taką swobodę, że okej, okay, gramy w tą grę zwaną życiem, chcę osiągnąć, chcę zrobić, ale nic się nie stanie, jak to nie wyjdzie. Nic, bo ja nie jestem od początku do końca tej drogi zakładnikiem. Tej emocji, która się nazywa pragnieniem, ja nie jestem od niej zależny. Ona mnie napędza do działania, ona mnie troszkę motywuje, ona dodaje mi czasem skrzydeł, ale nie pozwalam dojść do takiego momentu, że wkracza ona w pewną obsesję, gdzie ja muszę i ja to czuję całym ciałem zmienić Ciebie, zmienić mamę, zmienić tatę, lepszy dom, lepsze to, lepsze tamto. Staram się to robić z kropelką. Czyli na przykład jestem przy mojej mamie kochany, obecny, troskliwy, miły i dlatego ona przy mnie wzrasta. Ja chcę, żeby ona była szczęśliwsza, ale robię to bardzo delikatnie i jednocześnie nie mam woli, żeby to się tak naprawdę stało. Czyli nie chcę jej zmienić. Chcę ją zmienić, nie chcąc jej zmieniać. I to daje taką luźną przestrzeń, luźną energię. To jest wszystko, tworzymy tą swoją rzeczywistość, ale na takim luzie. Też mogę to przyrównać do takiego motywu, że wyobraźcie sobie, że gracie nie wiem, z niepełnosprawnym dzieckiem w grę. To może symbolizować grę w waszym biznesie, w grę w relacji, żebyście chcieli, żeby wasz partner był doskonalszy. Dowolną grę w życiu. I to dziecko niepełnosprawne, no jakbym grał z takim dzieciakiem, wiecie, no, który no, lewo co siedzi i coś tam z nim jest, turbo nie tak. To i tak chcę z nim wygrać. <grymne> Nara gramy tego, hahaha, hi-hi-hi, ale no, będę tak grał, żeby wygrać. Ale jak przegram, to się nic nie stanie. Nic. A są ludzie, którzy grają w gry i tak się angażują, że łamią klawiatury, bo tak chcieli wygrać, że aż rozwalają sobie całkowicie radość życia, istnienia wszystkiego. Dlatego grajcie w grę zwaną grzyciem. Chciejcie zwyciężać, ale bez obsesyjnej żądzy zwyciężania. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.Piątkowski.com, macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.